Witamy Was z naszego Centrum Dowodzenia. Witamy Was serdecznie z naszej podróży wakacyjnej. Podróży, którą odbywamy naszym busem. Dotarliśmy obecnie do Krynicy Morskiej, w której planujemy spędzić kilka dni i udać się z wykrywaczami metali na plażę. Poszukać czego? Monet. Monet i złota. Tosia mnie naśladuje? Tosia chce mówić. Hania mówi, że Tosia mnie naśladuje. Tylko się cieszyć, że mam swoich naśladowców. Szkoda, że to Tosia. Zobacz, tysiące ludzi było na plaży, teraz plaża pusta, tylko dla nas. Ciekawe, ile znajdziemy po tych plażowiczach kasy, być może biżuterii, być może czegoś, co nas zaskoczy. Sam jestem ciekawy. Morze, plaża i my. Na bank coś znajdziemy. Na bank, no ja to ruszamy. Czuję, bo ja mam nosa, a jak ja mam nosa, to znaczy, że tak będzie. No dobra, wierzę Ci. Ale tak naprawdę zweryfikujemy to, jak zejdziemy na dół, włączymy wykrywacze i zaczniemy szukać. Nadzieję trzeba zawsze mieć, pamiętaj o tym. Nadzieja umiera ostatnio. Ruszamy. I mamy otwarcie poszukiwań. Padła złotóweczka. Szukam dalej. Może jest więcej tych monet dookoła. Krzyku narobiłaś, jakbyś znalazła jakąś złotą obrączkę. Kolejna złotóweczka i następne sygnały tutaj niżej wyciąga. No to nagrywamy. No, o, już mnie stresujesz. Nagrywamy, nagrywamy. To poczekaj, schowam tą moją złotówkę. Kolejną. Namierzę jeszcze raz. Coś tam słychać w Twoich słuchawkach. O! Czekamy, 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 czekamy. Coś tam się obija. Dobre, dobre! Dobre! Od razu inaczej będzie się chodziło. Powiem Wam szczerze. Dobre, dobre. A już narzekałam, że lipnie jest, że pusto, że pełno kapselków i pełno folii aluminiowych. Już nie wspomnę, że jest bardzo dużo śmieci, bo ludzie zostawiają. A tutaj następna złotóweczka i jest już 3 złote. Żeby nie było, pokażę Wam. Póki jeszcze nie zgubiłam. Świeżutko zgubione! Jest moc i jest kasa. Zobaczcie ile. Ewelinka 3 ziko, a ja. 5 zł. Pierwszy dołek, pierwsza moneta. I to 5 zł. Tylko się cieszyć. Kolejny sygnał, kolejny dołek i 50 groszy. A tuż obok 50 groszy jego brat bliźniak. Kolejne 50 groszy. Bliżej baru, to ich więcej efektów. Widzę, tak się krępujesz, podchodzisz do tego baru, ja tam się nie krępuję i zobacz. Już mam 4 złotóweczki i grosik. Idę po więcej. Ewelinka tam sobie chodzi, dłubie jakąś drobnicę, bo coś krzyczała. A ja tymczasem wydłubałem z piasku piątaka. Jest grubo, bo oprócz tej piąteczki wpadła w tym samym miejscu jeszcze jedna piąteczka. Komuś posypało się na bogato, dycha z jednego miejsca.
obejrzeliśmy z Ewelinką zachód słońca, było miło, romantycznie, natomiast to też jest dla nas już sygnał, że trzeba zwijać wykrywacze i udać się do busa. Zakończyć ten pierwszy dzień poszukiwań na plaży Krynicy Morskiej. Wyspać się i rano wstać gotowym do działania, do kolejnych poszukiwań, aby odkrywać to, co zgubili plażowicze. Do zobaczenia rano. Jeszcze śpią, zmęczone, pomimo że już jest przed siódmą, to jeszcze sobie smacznie drzemkują. Nocka za nami była w miarę spokojna. Za wiele osób nie imprezowało na tym polu namiotowym, także można było się wyspać. Dziewczyny niech sobie jeszcze smacznie śpią, natomiast ja już ruszam nad morze, biorę wykrywacz i będę stukał kolejną kasę. Główne podsumowanie poszukiwań zrobimy na końcu naszego pobytu w Krynicy Morskiej. Tymczasem wczoraj udało się zebrać 18, 19, dziś 20 zł. To są moje pieniążki. A zobaczymy jeszcze, ile zebrała Ewelinka. Ale tak jak mówię, całe podsumowanie zrobimy na końcu. Jeszcze nie dotarłem do plaży, a jest pierwsze znalezisko. I to na oko. Zobaczcie, co. W pobliżu miejsca parkingowego, gdzie stoją kampery, tuż przy drodze leży sobie oto taki jegomość. Mieszko pierwszy. Dyszeczka. Morze, plaża i ja sam na poszukiwaniach. Nie widzę żadnego detektorysty. Żyć, nie umierać i prosić aurę, aby dobrze noga się ułożyła i zbierać złotówki po tych wszystkich plażowiczach, co tutaj wczoraj byli. Moim oczom ujawniła się spod piasku złotóweczka. Teraz wyskoczyło 2 złote. Było one tutaj pod ławką przy barze. To są zawsze pewniaki, tutaj zawsze monety wyskakują. Jest i bum bum. Czasami zdarza się, że trafi się jakiś samochodzik dziecięcy. Hania na pewno będzie się cieszyła, że dostanie go ode mnie. Albo damy Ewelince samochód. Chciała nowe auto, to dostanie nowe auto. Będzie miała nawet jakieś Porsche. Dzień dobry. Ciężki poranek, prawda? Nie chce się nawet wstać. Krzysiek poszedł na poszukiwania, a my Hania wstajemy, robimy kawkę, robimy śniadanko i wzywamy go, że przyszedł zjeść śniadanie i wypić kawkę. Prawda, Hania? A wy z pana jesteś? Tak sobie? To ruszamy. Kolejnym pewnym miejscem, gdzie wychodzą monety, no to kuter i ta sprzedaż, która wcześniej była prowadzona, dała pozostałości właśnie po klientach, którzy kupowali flonderkę, świeżą flonderkę. I jest następna złotóweczka, także dzisiaj też na bogato. A moim oczom ujawnił się 1 cent, ale zobaczcie, zwróćcie uwagę, z jakiegoś lichego materiału jest zrobiony i bierze go korozyja. Thank you.
tym miejscu, gdzie jestem, wyciągnąłem złotóweczkę, natomiast jest tu więcej sygnałów, także zaraz sprawdzimy to propointerem, zobaczymy, co tutaj jeszcze zalega. Piątak. Jest kolejny piątak. To już się robi ciekawie. Nawet bardzo ciekawie. Jest następny. Tylko się cieszyć. O, i tu jest. Dwa ziko. I to by było na tyle z tego dołka, albo aż tyle, bo wyskoczyło, podglądam, liczę, 18 zł. Cieszę się jak nic. Naprawdę cieszę się. Taki surprise nieczęsto się zdarza, aczkolwiek jak widzieliście, już podwójne piątaczki wychodziły tutaj z piasku. Także zbieramy do kieszonki i szukamy dalej. Plaża wypełnia się miłośnikami kąpieli słonecznych i wodnych. Dla mnie to oznacza tyle, że trzeba gasić wykrywacz i zwijać się do busa, ponieważ nie będę przecież ludziom chodził po głowach. Spędzimy cały dzień to w busie, gdzieś tam pewnie sobie pójdziemy, a potem wrócimy na plażę, żeby dostukać trochę kasiory. Dzisiejsze poranne poszukiwania dały mi z piasku ponad 20 zł, czyli pomału ta pula pieniążków, która jest zebrana podczas naszego pobytu w Krynicy Morskiej, rośnie. Zobaczymy, co razem po południu znajdziemy z Ewelinką. Tymczasem zwijam się do busa. Jestem. Jesteś? Jestem. Powiem ci, że skurcze wódki mnie łapią. Nie wiem, co się dzieje. Może odwodniony, bo jest niesamowicie ciepło. I co masz? Kasę. Ile? No dużo, niedużo. Powiem, że nie bo nie wiem, czy zasłużyłeś. No zobaczysz, będziemy się chwalić. Będę się chwalił po śniadanku. To zapraszam. Co to jest? Pomidorek? Smacznego. Zimno? Wyspałaś się, Hania? Nie wyspałaś się? A jak długo spałaś? A ciepło było, nie? Musie. Gorąco. No tata cały czas gadał. Chyba przez sen. A do kogo gadał? No co ty? Najpierw mówię, że wy wylewacie, teraz ja. Jak słonie w składzie porcelany. Ja. Patrzę, co to za rarytas. Konserwa z lat PRL-u. Odpowiednie jedzenie do odpowiedniego miejsca i klimatu. Ale bardzo smaczna. Tak? Oddaj mi talerzyk. A ty mówię. Powiem ci, że tak średnio zadowolony jestem, ale dosyć dobrze, jeżeli chodzi o poszukiwania na plaży, bo dobrze rokuje na popołudnie. Coraz więcej turystów. Nie wiem, ponad 20 zł znalazłem, później przeliczymy. Włoży się do wspólnej kupki, a na końcu będzie podsumowanie. Prawda? Aż wszyscy opuszczą plażę, a my po raz kolejny wkroczymy na poszukiwania. Postanowiliśmy, że wbijemy się w ten tłum, poleżymy nad brzegiem morza i poopalamy się, popływamy i wypijemy zimne piwko. Hania się boi tej ryby flądry, ją trochę postraszę, żeby pogimnastykowała się. Chodź tutaj, bo odpłyniesz.
tak intensywnie odpoczywaliśmy, że się zmęczyliśmy i musieliśmy się przespać. Mieliśmy malutką drzemkę w ciągu dnia. Nieczęsto to się zdarza, natomiast trzeba być wypoczęty, bo robimy trzecie podejście na plażę. Ta plaża teraz będzie należała do nas. Ludzi dzisiaj było niesamowicie dużo, więcej niż wczoraj, także spodziewamy się jeszcze więcej znaleźć złotówek wykrywaczem metali. Bo po to też między innymi tutaj przyjechaliśmy. Liczysz na jakąś ozdobę, na jakąś... No liczę na jakieś bonusy oprócz monet, no. tak, to fakt. A ty? No ja też liczę, dwa poprzednie wyjścia też liczyłem, natomiast okazuje się, że nawet fragmentu jakiejś biżuterii, ozdoby, niczego jakby z tej kategorii nie znalazłem. Złotówkami wam się chwaliliśmy, no ale po tym wyjściu na plażę zrobimy też podsumowanie, zobaczycie te trzy nasze wyjścia, ile dały kasiory. A ogólnie jest dobrze, nawet bardzo dobrze, a dzisiaj spodziewamy się jeszcze więcej. No i w ogóle jest bardzo mało kapsli i bardzo mało tych zawleczek od puszek, więc wniosek jest krótki, albo nie piją, albo ich nie stać. No jedno z drugim, natomiast ja taką garstkę znalazłem, to też tam na podsumowaniu wam trochę tego pokażemy. O widzisz, no ja znalazłam może ze 3-4. Naprawdę. Bo za tobą chodzą pieniądze, a za mną zrywki i kapsle. Wiesz, aha, tym się różnimy, nie? No tak. A kto znalazł więcej? Się okaże dzisiaj. Aha. Także ruszamy. Plaża należy do nas. Idzie ekipa na plażę. Zadowoleni. Zmęczeni, ale szczęśliwi. Mamy też Oliwię. Oliwia, powiedz nam, na co liczysz, że znajdziesz na plaży? Pieniądze, patrz, jak to każda kobieta. A ja liczę, że znajdę... Właśnie, liczę to samo co ty, że znajdę złoto. A nie, bo ja liczę na to, że tutaj odpocznę. A Hania liczy, że znajdzie miejsce, bo ona będzie leżakować. Każdy na coś innego liczy. No i dobrze, tak powinno być. Lecimy, szukamy miejsca. Jest na bogato, jest dobrze. Nie wierzę sam, naprawdę dzisiaj mocno darzy. Wyczekaliśmy odpowiedni moment, także piasek oddaje to, co zgubili inni. Z 6 zł, 8 i 10 zł. Z jednego dołeczka. A ja znalazłam tym razem Nissana. I 10 groszy. A ty? Czyli to jest drugie autko dzisiejszych poszukiwań. Trzecie i czwarte. A ty masz te z bajki, nie? Hania, jaka to jest sportowe? Bajka? Jaka to jest bajka? Super... Nie. Zinks? Wings? Jakoś tak. Czyli ja się mylę. Także mamy cztery autka. Jedno rano i trzy jak na razie po południu. Są na razie cztery. Hania, masz czym do domu wracać? Którym jedziesz autem? Ty niebieski. Licho? No a jak tak. Co znalazłeś? My auta mamy, a ty? No kapsle. Kapsle? No. Same kapsle. Ale zobacz, nagroda jest, bo oczyszczasz im plażę. Nie, bo zostawiłam tam kapsle. To musisz wrócić po niego. Nie. Nie, bo ma już tak pełno złota tam i monet, że się nie zmieści. Oj, ja to się mam z tymi dziewczynami. U nas zawsze wesoło. Tato, nie wierzysz. A co się stało? Patrz. Ja widziałem, jak ty szastałaś mam tym wykrywaczem. To, kurczyka znalazłam, ja to i to. Ciele. Ale to jest, nie wiem kto, Kania, może być złoty kolczyk. No złoty. A skąd wiesz, że złoty? Bo widzę przecież. Ja pierdzielę, patrzcie. Dzisiaj znalazłem 4 złoty. Nie, ja zwalniam się z roboty i nie chodzę z wykrywaczem. No to wkładaj tu. Zwalniam się z roboty. Nie chodzę z wykrywaczem. Możecie zobaczyć, jeszcze mam takie dwie od puszki. I to naprawdę ty znalazłaś? Tak. Daj słowo honoru. Słowo honoru. Spójrz słowo do kamery i powiedz, daję słowo honoru. Nie. Daję mojego kolczyka. Znalazłam go tak, bo tak czułam, że coś mnie ukuło. No ale to co, ręką szukałaś czy czym? Nie, wykrywaczem. Żadnego jeszcze nie mam sygnału. Ale to zna, ale tą kurę znalazłam na oko. Kurę na oko. Mhm. Ani za bardzo. Powiem wam, że nie dowierzam. Chyba zarzucę pasję poszukiwań, rzucę wykrywacz. Pozbędę się swojej pasji. Czek chodzi tyle lat i raz w czasie znajduję jakieś złotko, a tu młoda.
bawi się z wykrywaczem i wygrzebuje niby przez przypadek. Ciężko w to uwierzyć. Ja byłam w swoim miejscu, Oliwia była w swoim miejscu i za chwilę, mamo, chodź, ja mówię, znowu będę musiała patrzeć, czy ma sygnał do kopania, czy nie. Ona mówi, mamo, zobacz, co ja mam, patrz na ten kolczyk. Nie. Wow. Nie, jestem normalnie, ręce mi opadają. Ale powiem ci, że ja też jestem w szoku, zaraz idę i widzisz, już mnie woła, żebym sprawdziała sygnał. Mami, ja. Ziko, gratuluję. Jest moc. Jest. Tato. Słucham. Kolejna dwójka. Ty to ściemiasz, albo mama to znalazła. Nie, jak Bóg mi świadkiem. Kto znalazł? Grzebałam ja palcami. Grzebała ona. Hania, ty dzisiaj jesteś niemożliwa. Możliwe. Możliwe. Jesteśmy dumni z ciebie. A ja dychę z jednego dołka i innych wiele też monet. Przykład. Dzisiaj sypię. Myślisz? I to bardzo. Jak patrzę na Hanię, to wierzę w to. Ty jesteś, Hania, takim, Hania, taką naszą... Hania, grzmotomocna. Grzmotomocna. Jesteś to takim, taką angliny naszą nadzieją. W ogóle. Chyba angliny. Angliny to są. Jakie chyba angliny? No tam jakichś dwóch chłopców i coś tam do nich zagadamy, Hania, ty. To oni po naszemu nie mówią. Angliny to są. Oby nie chodzili z wykrywaczem. Albo są angielscy. Angielscy. Angliny albo... Hania, ale na dzisiaj piąteczka. I zobacz, jeszcze jej się nie nudzi. To jest naprawdę urok tego, że się coś znajdzie. To się nazywa magia krążka. No i ja już nie wyrabiam, bo cały czas, mama, chodź, mam sygnał, mama, chodź, mam sygnał. Jak ktoś znajdzie jedną rzecz, to już z wykrywaczem spędzi całe życie. A jest bardzo dobra. Cenną rzecz przede wszystkim. Dokładnie. Kończymy na dzisiaj. Obejrzeliśmy drugi zachód słońca. Tak. Duży, drugi? No wczoraj pierwszy był. No tak, faktycznie. Dużo emocji, dużo znajdek. Powiem wam tak. Jesteśmy mega zmęczeni, a bardziej przepaleni słońcem i temperaturą. Natomiast mamy dużą satysfakcję, bo naprawdę to, co udało nam się tutaj zebrać, bo taki był plan, że jak najwięcej kasy. Tak jest. Trzydniowym, nie dwudniowym, ale trzy... No ojej, patrz, brakuje mi słów. Trzy... Ja też mam tak czasami, że brakuje mi słów, dlatego czyli zawsze trzy razy wyszliśmy w teren w przeciągu dwóch dni. Jutro będzie po śniadaniu podsumowanie, także pokażemy wam, co znaleźliśmy. Najbardziej chyba co? Jesteśmy dumni z Hani? Tak, mega, no. Mega, że się nie zraziła. Bo zazwyczaj jest tak, że jak czegoś nie znajduje, nie ma sygnałów, to siedzi i płacze i marudzi. Ale znajdowała dzisiaj sama, bo chodziła oczywiście z moim wykrywaczem, a ja za nią latałam sitkiem. 6 ziko i złoty? 6 złotych i złoty kolczyk. Natomiast powiem wam tak szczerze, nie było planowane dzisiaj poszukiwanie z naszymi dziećmi. Natomiast wyszło jak wyszło i tego nie przeskoczymy, bo chciały iść z nami na plażę. Także poszukiwania rwane, bo był jakiś tam rodzinny chaos, natomiast efekty są niesamowite, naprawdę niesamowite. Tak, jesteśmy bardzo dumni. Rano po śniadaniu podsumowanie. Idziemy spać, dobranoc was życzymy i widzimy się przy śniadaniu. Dobranoc. Dobranoc. Przyszedł czas na podsumowanie naszych wojaży na plaży w Krynicy Morskiej. 3 wypady, masa kapsli, ale nie tylko, bo kapsle to tylko dodatek. Zbieraliśmy prawie wszystko. Nie zawsze się chciało podnieść lub nie było takiej możliwości zabrania tego kapsla. Natomiast oczyściliśmy też plażę, żeby nie było z kapsli zrywek i jakiejś drobnej folii aluminiowej. Nasza kasjerka powie wam, ile zebraliśmy kasy, ile w bilonie, ile w papierku. Całości jest 108 zł, no i tam parę takich grosiczków. 108 zł, 108 zł. Jedną dychę Krzysiu znalazł na oko. To ta, którą, ta znaleziona, która
była przed wejściem na plażę, tak? Przy tym, no, kempingu, przy polu, przy parkingu, przy kempingu. Także dyszka jest na oko. Seria naszych autek się powiększyła. 5 autek z jednej plaży. To jest niesamowite, bo ciężko ogólnie znaleźć. Pojedyncze się znajduje autka, natomiast 5 i to praktycznie w jednym dniu. Także to w wczorajszym dniu, kiedy największy był wysyp plażowiczów, także 5 autek do kolekcji Rysoraki Górą. Pomyśl sobie, to jest tragedia jakiegoś dziecka, bo no, jak to było jego ulubione, a zgubił. No tak, bo trzeba tak powiedzieć, że ktoś zgubił, dziecko gubiło, jak płakało, my to znaleźliśmy, ale też uratowaliśmy w jakiś sposób, bo w Krynicy Morskiej jeżdżą piaskarki i one takie rzeczy zabierają i wtedy jest selekcja, albo wszystko trafia na przemiał, do huty. Także, no niestety, tak jest, ktoś gubi, ktoś znajduje, ale jak mówisz o tym gubieniu, no to przecież te pieniążki też ktoś zgubił, a my je znaleźliśmy. No tak to jest, nie? Całą kwotę na co przeznaczymy? Na paliwo, nie? Na dalszą podróż. Myślę, że tak. Także sypiemy to w całość, albo po prostu przemyślimy. Nie, na paliwo jednak. Będziemy jakby w taki sposób też finansować swoje wyjazdy. Nie są to jakieś kwoty zawrotne, natomiast nas cieszy każda złotówka, każdy litr paliwa pozwala nam podróżować busem, cieszyć się życiem, wspólnie spędzać czas. A hitem, co najważniejsze właśnie na tych poszukiwaniach tego dnia, co Hanulka z nami była, jest właśnie znaleziony przez nią oto ten kolczyk. Ja nadal jestem pełen podziwu, bo ja się cieszę, że Hania znalazła 6 zł i kolczyk. W formie zabawy to się odbywało. Człowiek ciężko nieraz pracuje kilka godzin na tej plaży z wykrywaczem, żeby coś znaleźć, a tutaj pyk myk. Jednak Hania ma farta. Uczy się od najlepszych, oczywiście, nie? No najgorsze tak. Jest to właśnie, że nie udało nam się nagrać tych jej emocji, jak ona biegła z tym kolczykiem do mnie, taka uradowana. To jest dla mnie naprawdę miód na moje serduszko. Prawda. Także jest radość, jest przygoda, jest jakaś tam kasa, jest zdrowie. Co? My pakujemy się i jedziemy na Mazury. Także śledźcie nas cały czas na kanale YouTube. Gdzieś tam sobie pojedziemy, będziemy Was informować na naszych portalach społecznościowych. Na razie musimy ten tydzień kręcić na Mazurach, tutaj wokół Komina, gdzie mieszkamy, z racji tego, że no, czekamy na wymianę naszego busa. Czekamy, aż mechanik da nam znać i wtedy ruszamy. Wstępnie też wybieramy się do Władysławowa na zlot poszukiwaczy, później na Hel. No, planów mamy bardzo dużo, ale tym razem wracamy na Mazury. Wracamy. Do następnego odcinka. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.